Siema, cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale Guma Play The Game. Ja jestem Guma, zachęcam do oglądania oraz wsparcia, subskrypcji, łapki w górę. I kolejny odcinek z gry Rise of Tomb Raider. No, więc idziemy. Nigdzie czegoś takiego nie widziałem. Ten szalony sukinsyn zaatakował Kompleks siekierą trzech uzbrojonych żołnierzy. Radziecki. Nie mam pojęcia, jak udało im się schwytać żywcem jednego z nich. Kim w ogóle są ci ludzie? Po wstępnym rozpoznaniu okazało się, że w tych górach jest stara wioska. Nasi ludzie spodziewali się rolników. Myśleli, że poddadzą się bez walki. Sprawdzę to. Potwierdzam. Co się dzieje? Dobra, załatwieni. Po cichu. Dobra, a drzewa już nie mogę wziąć, bo mam full. A to mam. O, w szeregach wroga. Zbadaj lądowisko dla helikopterów. Czterech. Ale straciliśmy przy tym trzech ludzi. Pewnie dowódca chce sprawdzić, czego się dowiedzieliśmy. Konstantin spodziewa się po nas czegoś więcej. Ktoś pęknie za to. Tam jest piąty do góry. Nie mieszaj jej z racjami żywnościowymi. Coś mi się zdaje, że lepiej widzi. Tak jest. Większość racji żywnościowych. Ta jest do niczego. Powinniśmy zastawić pułapki na całym perymetrze. Mogę przygotować parę niespodzianek z tego tutaj. O, idzie tutaj, dobra. Jeden załatwiony. Drugi, tutaj jest trzeci. Jeszcze to. A tam tu jeszcze jest czwarty. Pociski do góry piąty.
Tylko żeby zobaczył mnie. Mamy tu coś? Butelka, tam coś jest. Surowce. Naruszenie perymetru. Mamy intruza. Mamy strzały, ale mam full, to nie. Aj! O, mam tutaj jakiś ten... Przyjmowałem już nielegalne zlecenia i wiem, że nagranie pochwalasz. Ale tego kontraktu nie mogłem odpuścić. Od lat polowałem na zlecenie od Trójcy. Są dyskretni, płacą obłędnie i zawsze mają jakąś robotę. Wreszcie mi się udało, ale najchętniej już bym się wycofał. Jesteśmy w jakimś opuszczonym radzieckim obiekcie na totalnym zadupiu. Nikt nie mówi nam, co się tutaj dzieje, ale myślę, że przypadkiem pomagam naprawdę niebezpiecznym ludziom w zdobyciu atomówki lub w czymś równie strasznym. Serio, na to wygląda. Potwierdź, jeśli wiadomość dotarła. Stworzyłem w sieci zabezpieczony kanał. Wydaje się, że powinni zadbać o lepsze zabezpieczenia, ale do tego wynajęli mnie. Dobra. A tu jeszcze mam jakiś... Radziecką tą... A teraz nie mogę. A muszę pewnie ich załatwić. No i teraz pewnie... No... Stary radziecki plakat. Lenin żył, Lenin żyje, Lenin będzie żył. O, i skrzynia. Element pistoletu, semi-auto, aha, drugą część by znaleźli, dobra. Tam chyba wszystko wziąłem. No. Nie ma tu nic? O, jest, surowce.
Zabierz go! Będzie gadał albo się wykrwawi! O, mamy pistolet. I jakiś dokument. Nadciąga Armia Czerwona. Obserwuję ich od kilku tygodni. Widziałem setki ludzi stawiających szkaradne, żelazne budowle na lodzie. Wielu z nich umarło, a ich zamarznięte ciała pozostawiono w tundrze. Żadnych obrzędów, żadnego pochówku czy palenia ciał. Ci nowi najeźdźcy są okrutni i bezbożni. Przybyli w te góry w poszukiwaniu metali szlachetnych, a może, jak wielu przed nimi, przyciągnęła ich tutaj moc boskiego źródła. Mój lud musi znowu przygotować się na wojnę. Będzie cała twoja rodzina. Wszyscy będą umierać powoli, a my będziemy się... Okej, dobra, i co mamy teraz? Przez szybę pewnie. Właśnie teraz. Powiedz nam wszystko. Gdzie reszta twoich ludzi? Może udało wam się rozwalić parę zbiorników z paliwem, ale taka drobnostka w niczym nam nie przeszkodzi. Jak długo zdołacie nas powstrzymać? To bezcelowe. Dobra, jeden załatwiony. O, jeszcze. Dziwne, nie? Z łuku jedna strzała i po gościu, a z pistoletu trzeba trzy razy go strzelić. Chyba, że no, ale z łuku w głowę, tak, ale jego nie trafiłem. Pewnie jakbym w głowę trafił, to... Jeden strzał, tak, tamtego. Adios, Oteros. Adios, Prop. Dopalili go. Uwięzili. Muszę... O nie. Nie. On zmarł. O... Ale tu mam drzwi. O, co? Po przełączanie broni. Aha. Okej, okay. Już wiem jak. No. Ale chwila, tam było jeszcze jakiś ten... Zamknięte. Patrzcie tego przedmiotu wymaga... Aaaa, wytrycha nie mam. O. Takie buty. To dobra, to idziemy tam, nie? To będę musiał się pewnie wrócić kiedyś. Mamy następnych. Nie wiem, czy uda mi się zatamować wycie. Jeśli to nie zadziała, będziemy musieli zacisnąć rurę i poczekać na nowy zawód. Nie wiem, czy uda nam się znaleźć części zamiennej. O, jest ten szef cały ich. Miałeś tu nad wszystkim czuć. Konstanty. Tak jest, nie spodziewaliśmy się tak silnego oporu. Miałeś być moimi oczami. Myślałem, że zrozumiałeś. Na pewno wiesz, jak wiele zależy od tej operacji. Tak. Jak mógłbyś zrozumieć? O! Kurwa, ten, oczy mu... Uspokój się. Oczy mu wydłuba. Wydłubał. Przeagent. Nasz cel jest w zasięgu ręki, ale musimy być czujni. Jeśli nasz plan się powiedzie, nowy świat stanie przed nami otworem. Sami go ukształtujemy. Konstantin, jesteś pilnie potrzebny w więzieniu. Mamy jeńca, który może coś wiedzieć. Może zostań wierny, a dostąpisz chwały boskiego źródła. Co, pewnie musimy... Proszę! Co mamy z nim zrobić? Nie ważcie się go tknąć.
A może najpierw tego na górze by załatwił? Ale nie, ja chcę łukiem. To cholerstwo, nas 50 lat. Chyba zepsuł się zawód. Dobra, zakręćmy go. Po tym ataku nie możemy... Dobra, zajmę się tym. Trzymaj i nie ruszaj tym. Muszę się zaprzeć. Przynajmniej z łuku nic nie słychać. Szlak by to. Złączka ma uszkodzony gwint. Pomożesz mi? No i tutaj dwóch jest. A tu jeszcze. Stracimy całe pieprzone paliwo. Sprawdzę to. Trzymaj się w pobliżu. To skąd się tu wzięło? Kim jesteś? Dobra. I tam jeszcze dwóch jest. Sprawdzę, zaraz wracam. Sprawdzę to. To jeden z naszych, kurwa, strzelę tam! Ognie! Potrzebuję ognia z uroku teraz! Poszedł granat! Korwij się ją! Oj! Dobrze, że podskoczyłem. Cały czas chcę właśnie w głowę, bo trafiać, bo jest bieg duży te. Duży punkt doświadczenia jest strzał w głowę. Muszę znaleźć sposób, by zniszczyć ten zbiornik. Tego co dobiłem, żeby się Chopina nie męczył. O! O, kolejni. No i dobra. Tutaj, chyba tutaj wszystko wziąłem, co było. O, tu mamy tą kolejną. Ale chwila, tu coś było jeszcze. Ja, tu mam kolejny, ale... Fresk, nie? Chyba. Rosyjski, dobra. Zwiększono umiejętności językowe, dobra. Mamy drzewo, ale to drzewo... O, teraz dopiero... Zrobimy... Weźmiemy sobie, zrobiłem strzały i wziąłem sobie... drzewo. No i tak. Aj, mamy obóz.
Rozstacja rozrządowa. Mam jakieś umiejętności. Człowiek, który próbował mnie zabić. Umiejętności bym sobie wziął. Niebezpieczny. A co gorsza, całkowicie oddany swoim fałszywym przekonaniom. Wygląda na to, że mam szczęście do fanatyków religijnych. Nie ma się jednak co dziwić. No, ciało wrogów zabitych, ukrycia zostaną automatycznie przeszukane. Cel zdobycia surowców, to będzie. Wspominali przez radio o więźniu, który może mieć jakieś informacje. Czyżby chodziło o tubylca? A jeśli tak, co takiego może wiedzieć? Trójca nie obejdzie się z nim zbyt delikatnie. Może uda mi się go znaleźć i czegoś się dowiedzieć. Zdobycie zaufania tubylców może okazać się przydatne. No, szlifowana lufa. Wziąłem sobie broń. Ulepszyłem. Dobra, może by, a jeszcze by może coś tutaj. Może to by się zmienił, o. Na kurtkę zimową, o. Inną. Inne ubranie. Dobra, i co mamy tutaj? Z freski 3. No idziemy dalej chyba. Co tu mamy? O, znalazłem dytkę survivalową. O, tu mam pełno? No. Nie mogę sobie. Tak blisko był i tak nie trafiłem. Ja dziękuję. Dobra. Gdzie mam iść tam do góry, ale tu. A tu nie przejdę? Przejdę. O, tu mam artefakt. Czyjś różaniec. Paciorki są mocno zużyte. Prawie nic z nich nie zostało.
Dobra. A tu coś mam, ale to zaraz za tym, nie? Muszę wejść tutaj. Nie mogę tędy wejść. Zauważył mnie. Musi być jakieś inne wejście. Jak inne? Tędy przecież. O, jest tutaj mapka. Mapa archiwisty, tak zwana w tym. Ale ona mi nic nie odkryła. A teraz odkryzywano mapę, dobra. No ale co, nic mi nie odkryło. Dziwne. Może wyzbierałem już to. Nie, no tam muszę iść. Ale... Tylko jak ja na tę wieżę teraz wejdę? Aha, dobra, tędy przeskoczę i... Dobra, to już wchodzimy z powrotem. No i tu muszę zjechać. A, misję. O, skrzynia. A czego nie otworzę? A, nie mam wytrychu. Ale chyba, to bo... Kim jesteście? Później będzie na to czas. Jeśli chcesz odpowiedzi, słuchaj uważnie. Udało nam się zniszczyć starą wieżę radiową, ale utrzymują łączność dzięki powtarzaczom. Musimy je wyłączyć. Pomóż mi. A powiadomię innych, że można ci ufać. A, tu jest wytrych, no to tak. Będę się za nimi rozglądała. Dobrze. Nie mamy dużo czasu. Aha, one będą podświetlone. To dobra. No to tu jest jakiś... A, noża bojowego nie mam, aha. O kurde, tu. Nie mam wytrychu, nie mam noża.
Rod uparł się, że muszę nauczyć się strzelać. Dziś dał mi lekcję. Byłem beznadziejny. Zawsze twierdziłem, że w tej dziedzinie wystarczy solidny kij i buty. Powiedziałem mu, że moim orężem są słowa. Powiedział, że obym znalazł odpowiednie, gdy trzeba będzie powstrzymać szarżującego bizona. Odpowiedziałem, że to jego zadanie. Miło jednak, że chociaż próbował. Nie sądzę, aby było więcej lekcji. Rod mawiał, że bystre spojrzenie i pewną rękę odziedziczyłam po mamie. Tego lata to mnie nauczył strzelać. Dobrze mi szło. Może nazbyt. Dobra, tu nic, nie mam nic do ten. Może w tym domu coś będzie. Aj. Coś tu mamy. O, dokumencik. Udało mi się przeniknąć w szeregi wroga i dowiedziałem się, że przybyli w poszukiwaniu bogatych złóż naturalnych. Wydaje się, że nie wiedzą nic o tajemnicy, którą chronimy. Robotnicy, którzy budują żelazną drogę, sami są więźniami, niewolnikami Armii Czerwonej. Potężne maszyny poruszają się teraz po żelaznej drodze, przywożąc kolejnych niewolników, żywność i inne materiały potrzebne do zbudowania niewielkiego miasta. Czas wracać do mojego ludu, byśmy mogli zaplanować atak. Jeśli uda nam się zadać intruzom poważne straty, zanim dotrą do góry, być może poddadzą się i wycofają. Dobra. Co tu mam jeszcze? Coś tu mam, amunicja. Do pistoletu plus 15 aż przyda się, dobra. W tej chwili nie dam rady nic z tym zrobić. Aha, tutaj też nie mam sprzętu, lina, strzała z liną. O, jelonek. O, wiewiórki. O, to myślałem. O, brakuje. Zniszczyłaś. Jeszcze nie zniszczyłem. Nie znalazłam ich wszystkich. Ale zrobię to. Idziemy. O, wilki. Pol. O, tu mam jakąś tą. Jaskinię. Dobra. O, 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 była ta.
Monety, moneta. O, monety. Musimy wyciągnąć od więźnia więcej informacji. Jeśli Konstantin będzie musiał zrobić, to sam nie będzie zadowolony. Przyciśniemy go, ale on... ewidentnie zna metody przesłuchiwania. Uważam, że jest przywódcą ocalałych. Musi coś wiedzieć o boskim źródle. Znajdź jego słabość. Wykaż inicjatywę. Ten więzień... może go odnajdę. Dobra, to mam kolejny fresk. Damian, budowniczy proroka. Ale czekaj, czekaj, bo tam miałem... mam jeszcze dokument, widzę, ale... czekaj, czekaj, bo tutaj przecież jest... ale, aha, ja tam nie wskoczę. O, jakoś inaczej trzeba będzie się dostać. Gdzieś tędy pewnie. I mamy dokument. Do budowy miasta nie wystarczają plany. Przedsięwzięcie to wymaga materiału oraz kogoś, kto zna się na budowie. Damian był tą osobą. Mówiono, że potrafi wypiec cegłę, dysponując jedynie garstką ziemi i krzesiwem. Mawiano, że jego talent pochodził od Boga. To jego ręka zamieniła wizję architektki w rzeczywistość. No dobra, ale jak ja mam się tam... to pod wodą to... to nie ma nic. Jak ja mam niby tam do góry? Przecież chyba stąd nie doskoczę. O kurde. A ten tyk... a ten tyk nie wejdę. A muszę tam jakoś się dostać. Może jakoś wybuchowym czymś trzeba to wysadzić? No nie, nie doskoczy, nie ma szans. Nie, dobra. Na razie nie wiem jak tutaj to... musiał się kiedyś tu wrócić.
Gdzie to ja jestem? Gdzieś tutaj, dobra. Tam gdzieś mnie kieruje. Na lewo. O, jakiś grobowiec w pobliżu. Znajdź wejście. Aha, tu gdzieś jest. A amunicji mam full. O, ale mam jakiś dokument. Byliśmy głupcami. Nieostrożnymi, zuchwałymi głupcami. Myśleliśmy, że zdołamy powstrzymać czerwonoarmistów. Ale przewyższają nas liczebnie, mają lepszą broń i nieprzerwanie przysyłają tu kolejnych ludzi. Wielu z nas trafiło do niewoli, nie wyłączając mnie. Zmuszano nas do pracy w kopalniach we wnętrzu naszej własnej góry. Odkrycie naszej tajemnicy jest teraz tylko kwestią czasu. Gdy to nastąpi, musimy być przygotowani. A tu nie otworzę, bo nie mam wytrychania. Więc dobrze by było zrobić tę misję z tymi tajnikami i on da mi wytrych. Pierwszy gdzieś jest tutaj. Trójca szuka źródła. Muszę sprawdzić, co wiedzą. Właś. O, i? A do góry tam bardziej? Ale żebym spadł, ja pierdolę. Dobra. O, i teraz. A, i tu coś mam. A, tu była ta, dobra. I tu mnie cofnęło, tak?
O, tu jest pierwszy, widzę, to. Surowce. Amunicja. Kurwa. O, skurczybyki zabiją mnie. Ja pierdolę. Dobra, jednego zabiłem. Kurde. Ale ja pierdolę, jak ja nie będę trafiał, to... to nic z tego nie będzie. Zajebali mnie. Kurwa. Ja z tym celowaniem... A, tu mnie cofnęłaś. O. O. Ale przecież ja mogę ich z pistoletu zabić, ja pierdolę. Wzmacniacze sygnałów radiowych. Zainstalowali je na pewno ludzie Trójcy. No, jeden szał i po nim. Dobra, ale to zniszczymy to. Ale tam mam jakieś... jest kolejny, ale nie. A właś.
O. Tu zobaczymy tę górę. O. Niewielka, artefakt. Skomplikowana, nakręcana zabawka. Wykonano ją ze skrawków metalu i innych resztek pochodzących z gułagu. Zgromadzenie tych części musiało zająć sporo czasu. O, to nawet na dach mogę wejść. A tu mam jeszcze, o, ale nie mam noża bojowego. Amunicja, a ma, dobra. O. A tą mogę otworzyć. O, ale medbooku bojowego. Bloczkowego. Dobra. Gdzie są kolejne jeszcze? Tam do góry to nic chyba nie zrobię z tym, bo... Ale spróbuję, ale chyba nie... Trzeba... Potrzebny mi jest nóż bojowy. O, nie, dobra, nic nie zrobię z tym. Nie mam noża. Więc co? Spadamy stąd. Kolejny jest. Tam gdzieś do góry. Pełno, ale pasowałoby się tam jakoś... A, to ja nie wejdę tam. Nie, wejdę, dobra. O, mam ten. Ty jako pierwszy zaświeciłeś gwiazdę postępu. Ku chwale kosmonautów. Czekaj. Tu mam jakieś...
Ale ja tam chyba nie doskoczę, nie? A nie, doskoczyłem. To i tak tego nie utnę, bo nie mam noża bojowego. O, kolejna skrzynia. O, pistolet 3x4, to już został mi. Jest jakiś... O co tu chodzi z tym? Nie wiem. Tak samo tutaj z tym. To podświetla mi się to. Że to trzeba uciąć jakoś, ale pewnie nie mam tego noża. Dobra, ale gdzie mam iść? To pasowałoby... Aha. Wyżej. O, tu mam jakąś szczelinę, to mogę przejść pewnie. Kolejny nadajnik. Jest kolejny, dobra. No. Trzeci. Aha, dopiero trzeci. A, dobra, to tam mogę zjechać na dół, ale to... Ja chyba tam na dół nie potrzebuję zjeżdżać. Aha, drugi grobowiec, dobra, ale to na razie grobowce to nie.
tu jest pewnie ten grobowiec. No, nie, to nie jest grobowiec. O, tu. I tu mam czwarty. Jeszcze jeden zostanie. Jeszcze jeden, ale to dobra, pójdę. Tutaj zakończymy ten odcinek właśnie przy tym obozie. Mam nadzieję, że ostatnia taśma dotarła do ciebie na czas. Nagrywanie tych wiadomości dla ciebie zaczyna sprawiać mi przyjemność. Ale mówi, że muszę czasami oderwać się od książek i papierzysk, żeby przypomnieć sobie, po co to wszystko robię. Nienawidzisz mnie za to, że nie jestem przy tobie, ale pewnego dnia zrozumiesz, że moje wysiłki nie były na darmo. Buziaki i uściski. Ucz się pilnie w szkole. Wiem, że twoja praca była ważna, ale wówczas nie rozumiałam tego. Mimo to nauczyłam się, jak żyć samodzielnie i dbać o siebie. To były ważne lekcje. Szybkościelność. To sobie wziąłem szybkościelność. W pistolecie tu sobie wziąłem szlifowana lufa, a tutaj owinięta rękojeść. Dobra, umiejętności nie mam nic. Dobra, tutaj zakończymy ten odcinek z gry Rise of Tomb Raider na kanale Gloomy Play The Game. Zapraszam do oglądania, zachęcam do subskrypcji kanału, wsparcia, łapki w górę. Siema i na razie.